Siemeczko, jestem Piotrem Games. Witam na wrót. Mamy sobie. Zbierałem pieniądze na tabloid, przesyłko. Bo z tego coś dowiedziałem. Prawdopodobnie będzie można czysto robić papierosy. Więc dodatkowa kasa na zarobek. Więc... Umujemy. Potrzebuję jeszcze długie tyle pieniędzy na zakup praktyczny, muszę mieć. Więc jakieś 1400-1600 mam przemieć na właśnie właśnie na zakup tego tabareta, tak powiem. Więc lecimy, idziemy sobie z bezpieczeczka, jest marzec. Zdaje mi się, że marcu już chyba pora, można już, tak powiem, zbierać, salić, siać, ogólnie już uprawy. Więc bardzo dobrze będzie, jeśli tak to będzie można było zrobić. Oczywiście trzeba będzie przygotować pole. Wypielić wszystko. Ale nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku, czy w następnym. Może w kwietniu, znaczy dopiero może od kwietnia. Tego jeszcze się dowiemy. Dobra, musimy wiedzieć tak na początku. Muczkę. Oczyścimy sobie muczkę, niech sobie 30 będzie. Posiadanie 37%, pięknie, ślicznie. Sprawdzimy, czy już jest możliwość wydania tej krowy. Mi się zdaje, że raczej chyba powinno już być. Musi teraz spędzić całą noc w boksie. Nie rozumiem. Teraz jest tak, że nie trzeba, ale teraz trzeba. No ha, czyli jesteśmy, nie powiem gdzie. Czy mamy coś do sprzedania ogólnie, poza jajkami? Zbytnio dużo rzeczy nie mamy. Trzeba będzie coś pokombinować. Butelka pusta, mamy cytryn, trochę do sprzedania. Czy możemy sobie uruchomić dzisiaj, także miejmy prawnicę, jeśli mamy w ogóle zaciep, bo tego nawet nie widzę. Niestety nie. Lecimy na PG oczywiście, sprzedajemy jajka, sprzedajemy sobie cytryn i zobaczymy, jak to finalnie będzie wychodziło. Wiecie, jak najwięcej tego ograć po swojemu. Żeby było to jak najlepiej wyglądało. Dobra, jajka sprzedajemy, tam duży koszt będzie, ale zawsze to grosz do grosza, jak to się mówi. I będzie poproszę, ty cedru nie skupujesz. Więc lecimy sobie do Anny, bo Anna, nie do Anny, przepraszam, do Tadeusza. Do Tadeusza. I... Czytamy sobie tego cydru. Handlujemy. 160. No to już nie jest tak źle. Tutaj jest 1400. Na przykład po relacji ze sprzedającym. Aha. Nazwa wydaje się być nieco na wyrost. Ale w tym zwykłym towarze sprawia... sprawne ręce potrafią stworzyć cuda. No dobrze, nie cuda, ale znośnej jakości przedmioty. Ciekawe właśnie co to jest. Ale tak, żeby teraz poprawić co mówię, pogadamy. Nie ma nowej na tyle sam zalesiu. Czekaj, no co ja mogę tutaj? Leśnica, widzę, że masz ochotę na siebie grać. Nivalona Staknar Kroglosowicz. It's my stad, a lesbem, see Napel Wodicki. Nivalona Staknar Kroglosowicz. Czyli z tobą zbytnio się nie dogadamy. Czyli myślałem, że tak, żeby... inaczej. Żeby z nią poprawić relację, to wiadomo, trzeba... albo dać cukier w prezencie, albo dać pudełko czekoladek, dać jajecznica, kanapka. W sumie, no są jakieś tutaj rzeczy, które... to byśmy się tu powiedzmy bali. Raczej malinowy sobie weźmy, kupmy. Jak pójdziemy sobie do domu, zaraz sobie to ogarniemy. I będziemy sobie kombinować dalej. Chcę zobaczyć, czy ja mogę zagrodę ogólnie wyzbudować. To mnie zastanawia. Ule, pomposo, migas. Szopa. A to nie jest na tym. Myślałem, że będzie można coś takiego fajnego zrobić. Czy muszę ogólnie te bydło prowadzić wszystko do boksów? To jest troszeczkę... Może i plus, może i minus. Dobra, spadamy. A jeszcze raz patrzcie, mam butelki bimbo. Zajęcie.
Dobra, to niech się to jest teraz za ciebie robi. Więc dobra. Nie jest to tragicznie, ale 4 butelki wody. Nie wody. 4 butelki jeszcze puste, dobra. Ale lecimy sobie rowerkiem, bo gdzieś mi się zwierzynka, jak powiem, upolowała. Zobaczcie, co to za zwierzyna jest. I czy jeszcze jest w miarę, jak powiem, zdatna do oprawienia w naszym stylu. A teraz, no i to jest ciężko, będzie widać. Tak postawiłem troszeczkę na, nie powiem, brzydko, jak wziąłem się tego. Ale myślę, że troszeczkę jakby to ogarnąłem, niestety troszeczkę tak sobie zepalę sprawę. Ale na myślę, że przy tym czołgu to gdzieś było, się nie mylę. Tu jest czołg. Dobra. No gdzie to jest niby? Czekajcie, to mnie zastanawia. Bo ja niby gdzieś tu postawiłem ten łapacz. Ale ja go używa nigdzie teraz nie widzę. To mnie zastanawia. Teraz albo bym się sam wpakował w tym. W takim czarowym miejscu postawiłem to. Albo coś po prostu nie idzie tak jak potrzeba. No i teoretycznie jestem tu. Gdzieś tutaj stawiam niby. Pokazuję. Tym omylem je. Oj, ma człowiek sklerozę, teraz nie pamięta. Niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze. Tym wszystkim. A czy mogę wyciąć sobie te drzewa? A czy no, ja postawiłem kuźwa to jebano ten. No pokazuje mi jak byk. A nie, poczekajcie, to trzeba tam przypomnieć sobie, poczekajcie. Teraz dopiero będę widział. Ten wynik cały. A tutaj jest. Tutaj jest, no widzicie, teraz powiem, że mogę przybliżać sobie. No dobra, to wypadł już na miejscu. Unieś. O, tam by się przydał, szczerze mówiąc. Nie rowerek, tylko ten wózeczek do roweru. Bo teraz rowerka sobie nie wezmę. No dobra. Też mogę chyba się teleportować? I nie mylę? Z tą zwierzyną? A rowerek będę później sobie po niego po prostu pójdę. No to pierwsza zwierzyna jest, powiedzmy, upolowana. I teraz tak, tylko kwestia... No chciałem rozpocznić. No i zobaczymy teraz. I właśnie, teraz jest takie coś. Mamy trofeum z jelenia. Mamy skoro jelenia i mamy mięso, no to wiadomo, mięso to nam się przyjedno do tego. Ale teraz kwestia, czy możemy sobie ogarnąć temat. Aha, to już mi się zginęło ten. Gdzie był. Kurwa, nie to chciałem. Chciałem iść do targu za Lysię. Będę chciał sobie tam ogarnąć. Czekajcie, bo tu jest. Tu jest bunker, to tu będzie opłacić. Wtedy później da sobie rowerek ogarnąć. Po co ja przyjdę teraz? Na kogo to miałem przyjść? A może z miesiąca to strzelam. To ile? Po 10. No dużo tego nie ma. Ale powiedziałem, grasz do grosza i będzie kokosza. Ty coś chcesz, tutaj raczej nic nie kupisz, dobra? Pohandlujmy. Niestety, tutaj niestety nic nie zrobimy. Musimy być na PGE oczywiście.
tradycyjnie. Dobra, trzeba się czegoś będzie napić, chyba że nie mam nic do pićko. No nie mam, ale ta dup nie wyszło. Siedem na skórę jelenia, trochę słabo, kurwa. Ale jak bym teraz chciał kupić od ciebie skórę jelenia, ile musiał być? 107. Ty cwany mendo. No tego się tak prawie nie spodziewałem, tak trzeba zrobić. Dobra. Nie mam dawać butelkę wstydu. Zaraz tak się. Dobra, z nim coś handlujemy. Butelka po 6. Mamy coś tutaj do chłopaku do śniadania? Nie. Nic nie mamy. Poczekaj, to przyszłam. Dobra, musimy iść do domu. Chyba taki pomatwany odcinek, ale dobra. Jak już poczekaj, się zaraz ogarniemy. Z tym wszystkim bez problemu. Owiecka, upasienie, kłoza, kłozy też, znaczy tak nie, jak to do czego, to kłozy też nie wydoimy. Jakie to jest trochę dziwne z jednej strony. Czemu jest wymię puste, jeśli ja wiem, że una tam jeszcze ma coś w tym wymiu. Mamy dwie butelki i mamy tego, tam 3 po 80, tam 240, to jeszcze nam brakuje 400. Chodź, co? Dobra, idziemy się każdy mieć napić. Napić. Zjeść. A czy ja mogę zrobić sobie ogólnie chleb? Bo tego nie pamiętam. Przygotuj. Chleb kojony, masło, kanapka. To wiadomo, tak. Czyli ja ogólnie chleba swojego widzę chyba nie mogę mieć. Dobra, musimy zobaczyć ogólnie, co ja posiadam w ogóle u siebie w tym. Bo ja chcę sobie wziąć i pozasiewać sobie teraz, bo jest godzina 14. Trzeba się pozasiewać sobie. Ale upraw. Więc musimy iść do Anny, pokupywać sobie tabakę. Kupić sobie nasiona owsa prawdopodobnie. I będzie dobrze. O nie, to jest. Nie, ona tabaki nie miała, ale miała boraczka. Miała boraczka za 700. Dobra, kupimy z całego boraka za 700, trudno. Idziemy sobie teraz to robić. Chciałem kupić tabaret, ale na ten moment nie nazbieram, może szukujmy się. Ja w tym momencie. Ale żeby teraz wziąć, trzeba sobie jeszcze wziąć kompost. Nie kompost, przepraszam. Na przykład trzeba sobie uprawić. Musimy sobie tu uprawić te pola, żeby teraz można było je nawozić. Dobra. Mamy tą motykę pod tym guzikiem? Nie. Więc weźmiemy sobie rękę. Tam motykę, chatwę. Uj, aby dziecko wyskoczy, już trzeba przekupywać, trzeba przodować. Trochę śmieszne. Jeżeli tego nie przekopię, nie ten. To kawałka zielska, że tak powiem. A tak niech będzie. Przedeza się napadać zajebiście. Prawo normalnie w deszczu. Pyk, pyk.
Pyk. Pyk. Lecimy dalej. Nie wiem, na tych lepiej się wskazała szynka. Pójdą tutaj ten kawałek, czy nie? Nie dobrze, tak. Tylko trzeba nas pół góry zrobić. Udługować tą działkę. Tak powiem. I wziąć sobie to kompostu na wnieść. I będzie elegancko. Pyk. 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 Dobra. No tam czym wziąć kosę ewentualnie. Żeby po prostu zabrać ten kawałek tej trawy, która tu jest. Do skruszenia. I teraz musimy to przełożyć na haczkę, motykę. I teraz powinno już chyba pójść. Dobra, idziemy teraz sobie tak. Miedaleczko bierzemy. Napełnik jadę, dobra? O, panie. To trochę nam dzisiaj nie będzie potrzeba. Tego kompozytora mam od siula, więc myślę, że nie boję. Ja go, że mi to nie starczy. Dobra, bierzemy teraz tak, nasiona braczka. Cyk, cyk, cyk. Oj, podejrzewam, że tu nawet będzie za dużo jeszcze ludu, tak powiem. No. A dobrze, ta bratek będzie, robimy sobie go na cukier i będzie elegancko. Pyk. 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 16. Czyli jakaś na ten jeden... na tą jedną działkę powinno nam starczyć. Jeszcze zostało nam jedno ziarnko. A czemu tego jednego nie chcę tak wziąć? No i... Jeszcze jedno. Czy gdzieś tutaj na boczku się uda tak szybko ogarnąć temat, żeby też gdzieś na boczku zasiać? No niestety nie. No niestety nie. Nic trudno. Pójdziemy sobie tam gdzieś, nasiejemy ten kawałeczek jeszcze. I będzie dobrze. No co, na stół bo to już nie nabijamy, tak? Trzeba przekopać. Tą jedną grządkę trzeba przekopać. Dobra. Starczy teraz. Na jednego buraczka musiałem przekopywać. No niestety, jest godzina 16. Jak to wygląda sytuacja z zjedzeniem? Siano się skończyło, więc co bierzemy? Bierzemy sobie kosy. Ścinamy sobie, żeby tej tawy trochę nam starczyło. A teraz? No taka będzie w porządku będzie teraz. Dzięki temu, że te zwierzęta jednak są. Aha, czy jeszcze wciśnie, dobra, no spoko. Ja sobie teraz wezmę tak. Tawkę sobie damy. Tutaj sobie pozbieramy tą tawę, którą teraz nie udało się wcisnąć. Dobra. I ułożymy. To zawsze coś więcej będzie. Mam nadzieję, że ogólnie starczy. Mamy wytrzymała jest pora. Można ją wykonać sporo przedmiotów użytkowi. Czyli jednak ten
Tam pokładek musi być. Dobra. Ejka sprzedany. Trzeba pomalować ogólnie tą szczotkę, to jeszcze by tak ciurowo wygląda. W połowie. Żarcie ogólnie chyba kurczaki mają jeszcze, czy nie mają? Mają, widzę. 55 jeszcze litrów. Świniak do łóżkawy też ma. Czekajcie, a teraz chcę zobaczyć jedną właśnie rzecz. Zobacz. Chodź. Chodź, kuszka, chodź. Czy ty wejdziesz? Wejdziesz tutaj? Zanim tutaj? No i widzicie, zamiast wejść. To ona nie chce wyjść. Chodź tu. Chodź tu. Jak mnie to drażni, to nie? Nie wiem, jak to uderzy mi tego tak prowadzić tych kurów. I kozy tego wszystkiego. To się wcofniesz? Nie wcofniesz się, jakie to jest upete. No chodź tu. Chodź tu. Czekajcie, muszę chyba tę beczkę wziąć, bo z tym stroną pomógł, to mnie drażni już. Grzesz mi sobie tutaj. Bańki z ropą. Spodziewam się, tutaj nie mam. Tutaj. Odwiedź. O. Chodź, kurka, chodź. No chyba sobie robię na drugą stronę, będzie się otwierał. Ja pierdolę. No nie wiem. Nie wiem, o chuj chodzi. No i ogni garaż, płot. Opa, tego nie mogę zniszczyć. Ja go też nie. Czekajcie, czy ja mogę? Box 1, box 2, box 3, box 4. No może trzeba boksy postawić. Teraz jak patrzę. Szopa to jest na zasadzie. Czy to nie jest takie szopy jak myślałem. No Marku, nie będzie tu wcale pewnie koza. Kozi się tutaj też nie wskoczy. Uwran wejdę. Czy wejdzie na mną? No i chuda nie wejdzie. A skubana zwierzyna. Wtedy. I co to człowiek nie poradzi. Ile tego będziemy tego cydru jeszcze mieli? Mamy jeszcze jeden cydr. No wzięcia chyba. Czyli butelki będą. Czyli będziemy mieli ile? No tak nie zrobimy. A dobra, nie ma tam co płakać nad tym. A przez ten prowadzi, bo i tak cię nie poprowadzę. Tak jak trzeba. 6 desek. Kurwa, tych desek to się wyjebałem, co pobicie, no nie? W utadzie pójdziemy jeszcze na chwilę, bo ja chcę zobaczyć jedną rzecz. Utadzia. I będziemy kończyć. Tadziu. Tadziu, Tadziu, Tadziu. Mój kochany Tadziu, masz 2800 za piłę. Wszystko ma takie kurwa, wszystko drogie. Ja nie rozumiem, o co tu karol. Klucz francuski. No bo musiałbym kupić. Którego nie wiem czemu, kuźwa. Mogę tobie parę sprzedać? Nalewka. Piwa, młotek. To 2800 za piwę trzeba być, dobra.
To dzisiejszy odcinek byłoby to na tyle. Jeśli takie źle wam się spodoba, serdecznie w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Śmiejmy się razem do tego odcinka. Na razie, cześć.